Witam Państwa, Patryk Jarosławski, to jest program As Wywiadu. Jesteśmy w restauracji Champions, hotel Marriott, spotkanie na ringu. Waga ciężka, Tomasz Babiloński, dzień dobry. Dzień dobry. Promotor opalony, widzę. W Świnoujściu takie słońce? Nie, na wyspie Fuerteventura. Jak było? Super. 3 tygodnie odpocząłem od boksu, naładowałem się, już nie mogę się doczekać sobotniego wieczoru. Jak minął pierwszy rok współpracy z Andrzejem Wasilewskim? Dobrze. Coś więcej? Nie bardzo dobrze, ale dobrze. Znamy się z Andrzejem już kupę lat, swoje przeżyliśmy. Teraz jesteśmy na innych, powiedzmy tutaj, szczeblu współpracy. Docieramy się. Na czym polega Wasza współpraca tak naprawdę? Za co jesteś Ty odpowiedzialny? Ja jestem odpowiedzialny przede wszystkim za organizację imprez. Za pozyskiwanie sponsorów. Oni tego nie lubią, ale no, nazwijmy to partnerów. Za poszukiwanie rywali. Za wytypowanie walk, nie ustawianie, bo zaraz się czepną, więc w tym kierunku idę, tak. Wcześniej otwarcie mówiłeś, także w tym programie, że Ty zarabiasz na organizowaniu gal. Teraz zyski trzeba dzielić na 3 osoby, bo jest Andrzej Wasilewski, bo jest Piotr Werner i jesteś Ty. Ciągle zarobki są dobre? Większe niż były? Na początku roku, no, wydawało się, że będzie dobrze, troszeczkę mieliśmy przestoju, ale Polsat Box Ignite, Moskwa, nie mogę powiedzieć, że było źle i nie mogę tutaj powiedzieć, że było gorzej niż jak byłem sam, bo moich wspólników, kolegów obraził i nie żałuję decyzji, że związaliśmy się i tak jak wspomniałem wcześniej, docieram się, bo wiadomo, że jeszcze przed nami długa droga, ale nieźle. Właśnie, brałeś udział w organizacji gali Polsat Boxing Night, ale wtedy otwarcie mówiłeś, że coś w tym związku z Knockout Promotions szwankuje. Z moich informacji wynika, że jeszcze na 3 miesiące przed tą galą w ogóle nie wiedziałeś, czy będziesz w nią zaangażowany, to prawda? Tak, dogadywaliśmy różne sprawy pomiędzy nami, o których nie będę mówił tutaj głośno. Dogadaliśmy, dlatego wziąłem udział w tej wielkiej imprezie. Nie żałuję. Nauczyłem się dużo, czego nigdzie nie kupię i nikt mi tego nie da i jestem zadowolony. Dlaczego nie ma Ciebie na liście najpotężniejszych ludzi sportu? Według magazynu Champion. Na 68. miejscu jest i Piotr Werner, i Andrzej Wasilewski. Ciebie nie ma. Wydaje się, że jesteście wspólnotą. Może dlatego, że jestem najmłodszy. Chodzi może o wiek. Nie, no raczej nie. Nie mam pojęcia. Zastanawiałeś się nad tym? Nie, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się nad tym. Nie śledziłem tego, tak jak wspomniałem wcześniej na samym początku naszej rozmowy, że byłem na wakacjach, odciąłem się prawie całkowicie od boksu. Czasami rozmawiałem z Andrzejem Wasilewskim, czy powiedzmy z Krzysztofem Głowackim, a reszta mnie nie interesowało. A Portal 24, tak? Też mi jest obcy, jak na razie. Okej. Wiem, że dbasz o to, żeby Twoje gale, te, które organizujesz, były wielkim show. I to Ci się udaje i tutaj trzeba chylić czoła. Czy wzorujesz się na galach KSW? Po części tak. Po części robią kawał dobrej roboty. Jak zauważyłem, coraz bardziej mocniej się rozwijają. Ich imprezy naprawdę są genialne. Ja mówię tutaj, bo ja też mam oczywiście takie, powiedzmy, może w nawiasie zboczenie odnośnie świateł. Niektórzy w naszej ekipie się śmieją, że ktoś ma tam, powiedzmy, hostessy, które lubi powiedzmy, uporządkować co do pracy. LED-owe, a ja mam tak? Światło LED-owe, ja mam te nowe wszystkie bajery, które wchodzą na rynek polski i tym się zajmuję i to mnie tak cieszy. I po części tych chłopaków podziwiam, że stworzyli świetny brand, organizację i wcale nie musi Kalido walczyć, żeby sprzedać całą arenę. To prawda, że potrafisz wydać kilkadziesiąt tysięcy złotych na światło LED-owe, na jedną galę? To prawda, tak. To właśnie wspólnicy też się ze mnie śmieją, że zostawcie zawsze Tomkowi pieniądze na światło, bo będzie się awanturował, że ich nie ma. Wiem też, że starasz się o to, żeby te walki na Twoich galach, czy na Waszych galach były ogłaszane z dużym wyprzedzeniem, żeby to wszystko odpowiednio przygotować. Czy Twoim zdaniem to nie zwiększa jakby możliwości porażki naszych zawodników, bo rywale za granicą mają więcej czasu na przygotowanie? Dlaczego? No, chcimy uczciwości, weryfikacji na uczciwych zasadach. Niech zawodnicy też również zagraniczni wiedzą, że mają przygotowanie długo, długo wcześniej i wtedy wiemy, że zawodnik nie będzie wymyślał na zasadzie, że rozpolała go główka czy nóżka, więc jak najbardziej ten kierunek jest usprawiedliwiony. Mocno poszedłeś w walki polsko-polskie, bo one jakby najbardziej też elektryzują wyobraźnię polskiego kibica. Czy ciągle jest materiał do takich walk, czy to powoli się wyczerpuje? Niestety się wyczerpuje. Niestety zawodnicy, którzy przeszli pewne etapy i powygrywali i powinni przechodzić dalej,
na zasadzie, czy naprawdę są numer jeden w swojej kategorii wagowej, odmawiają walk lub kombinują na zasadzie, że mają innych planów. Po prostu się boją, tak? Boją się stracić to, co zyskali i szukają innych rozwiązań. Moim zdaniem to jest złe, bo kierunek MMA, które nas wyprzedziło niestety, w sensie właśnie tych wszystkich takich, powiedzmy, igrzysk, nie patrzą zawodnicy na przegrane, tak? Bo jeżeli zawodnik przegra, tak jak Materla, to zaraz się odbudował pięknym rewanżem, tak? I za to go kochamy, że zawodnik może przegrać i zaraz może się odbudować, bo raz tak jak w życiu, przegrywasz, wygrywasz, zależy jak się podniesiesz, tak? Słynne słowa Marka Pietrowskiego. Więc ja bym szedł w tym kierunku, żeby po prostu robić walki, które elektryzują, mieć czas na rewanże, jeżeli te walki są emocjonujące i żeby się nie bali ci zawodnicy, bo wiadomo, że teraz, jeżeli zawodnik nawet ma 21, to naprawdę, czy tam 22, to nic nie zmienia. To jest doświadczenie. Też trzeba potrafić też przegrać, tak? A nie nagle jest przegraną, tak jak przy Pawle Połodzieju z Biedniewem i chłopak do tej pory biedny się nie może pozbierać. O Pawle jeszcze za chwilę porozmawiamy. Czy te walki pomiędzy Polakami wynikają też z tego, że są po prostu tańsze? Również tak. Są tańsze. Wtedy możemy skoncentrować się na przygotowaniach. Możemy się tutaj przygotować na różne czynniki, które pozwalają na promocji, więc mamy na co wydawać. Okej, a propos walk polsko-polskich, dlaczego nigdy nie doszło do walki, słynnej walki, omawianej tak szeroko, Szpilka Zimnow? Ja nawet zaryzykuję takie stwierdzenie, że ta walka, do której nie doszło, czy ta niedoszła walka była głośniej omawiana w polskich mediach niż wiele walk, które rzeczywiście się odbyły. Zimnow twierdzi, że winni są promotorzy Szpilki, którzy chronią go przed Zimnowem. Jaka jest Twoja prawda na ten temat? Mówimy, powiedzmy, o czasie dzisiejszym, czy jak było wtedy na gorąco? Bo to też jest bardzo ważne. A są dwie prawdy? Są teraz dwie prawdy, bo jeżeli teraz miałby Artur Szpilka, który pokonał Tomasza Adamka, boksować z Krzysztofem Zimnowem... No to byłby to krok w tył. Dokładnie, no sam to powiedziałeś. Wtedy, w tym momencie, była obopólna problem. I Artura, i Krzyśka. Oczywiście ze sobą nie rozmawiali, to wiemy o tym, ale no jeden i drugi chciał jak najwięcej z tego wyciągnąć, a ryzyko było zbyt ogromne. Bo nie wiedzieliśmy, jak się sprzeda walka Adamek-Szpilka, tak? Teraz już wiemy. Może wtedy byśmy się podjęli tego ryzyka. Wtedy po prostu mieliśmy zbyt małą wiedzę. Więc ja bym tak zwalił, że to byłaby ogólna wina. Nie można zwalać tutaj na promotorów, bo i Andrzej chciał, i Piotr Werner chciał, i ja chciałem. Tylko po prostu no, jeden i drugi tam po prostu chciał jak najwięcej dla siebie. To jest normalne, ja to rozumiem. Ale no, nie doprowadziliśmy tylko dlatego, że zbyt wysokie były wymagania finansowe obu dwóch panów. Czyli pieniądze, tak? Ecie pecie. Nic poza tym. Można tak powiedzieć. Okej, Paweł Głażewski, w którego wiem, że bardzo wierzyłeś, którego promujesz od początku zawodowej kariery, walczył w grudniu o Mistrzostwo Świata wagi półciężkiej. Przegrał z Jürgenem Bremerem po 43 sekundach. Pobił niechlubny rekord Andrzeja Gołoty. Co się wtedy czuje? Ciężko wracać myślami, no, bo jest odległość jest zbyt mała i szczerze mówiąc, to nie była tylko jego porażka, to również była porażka i moja, bo szczerze mówiąc, bardzo w niego wierzyłem. Wierzyłem, że się dobrze pokaże, bo to, że wygra, no to zawsze trzeba wierzyć, no ale wiadomo. Wierzyłem, że się dobrze pokaże i że po dobrej, zaciętej walce zyskamy więcej niż mieliśmy. Stało się, jak się stało. Wielki ból. Tydzień co najmniej nie odzywania w dwie strony. Tak trzeba było. W poniedziałek mamy spotkanie, będziemy wreszcie się widzieć w cztery oczy. Porozmawiam sobie na różne tematy, no ale bardziej bym zwalał na pecha, niż powiedzmy, że Paweł Głażewski jest jakimś chodzącym boomem, gdzie dostał strasznie po tej walce w internecie, aż brzmiało, że po prostu, że to jest zawodnik, nie zapominajmy, zawsze był reprezentantem Polski, więc przypadek, pech, nie wiem, w tym kierunku bym poszedł. Na pewno nie, że to jest facet, który się poddał lub wystraszył. Okej. Krzysztof Cieślak. Wiem, że nie jest to dla Ciebie może wdzięczny temat, natomiast muszę go podjąć, dlatego że Krzysiek był tutaj u nas w programie i powiedział to, co powiedział. I to się nagrało. A co powiedział? Na szczęście. No, nie oglądałem niestety. Wiem, że oglądałeś. Nie oglądałem. Wiem, że oglądałeś. Wiem, że oglądałeś, na pewno Ci donieśli. W Stanach nie ma internetu. Powiedział, że... Czy zasugerował, że zniszczyłeś jego karierę, że zmuszałeś go do walk, że zniszczyłeś jego organizm, wystawiając go niemal co miesiąc do ringu. A nie co tydzień? Powiedział co tydzień?
Nie, ja nie wiem, co powiedział, tylko ja bym chciał, żeby pan redaktor otworzył Boxtracka i zobaczymy, czy walczył co miesiąc. To jest okay. Bardzo ładne, można zweryfikować. Okej. Być może chciałeś go co miesiąc wystawiać. No tak, przystawiałem broń do głowy i powiedziałem, że wybije całą rodzinę. Tak. Nie, ale według Cieślaka groziłeś, że jeśli on nie zgodzi się na walkę, to ty nałożysz na niego karę finansową. Czy to jest prawda? Nieprawda. Nałożyłem raz karę finansową, to prawda. Dlatego się głupio się trzyma tego stwierdzenia, ale dlatego nałożyłem karę finansową, bo jak walczę z Darkiem Snarskim w Białymstoku, wszystkich moich sponsorów, rów moje logo, po prostu zniszczył, oderwał. I wtedy dostał małą, znaczącą karę finansową, bo w umowie było co innego. Nigdy od niego nie wymagałem, żeby walczył na siłę, bo wiedziałem, że to jest zdrowie. Ale też było z drugiej strony narzekanie, dlaczego tak rzadko walczę, bo ja nie mam z czego żyć, rodzi mi się dziecko i tak dalej, i różnego typu sytuacji, więc nie chciałbym na niego teraz kontę robić, później on będzie się wypowiadał. Powiem szczerze tak, to ja przy mnie zdobył mistrza świata młodzieżowego Federacji IBF. To ja mu to zorganizowałem i opłaciłem, więc ja mu nie zniszczyłem karierę. On sobie sam zniszczył karierę, przede wszystkim przez to, że za bardzo kombinował. Szkoda, bo naprawdę miał chłopak talent. Dlaczego nie wystąpił na listopadowej gali Polsat Boxing Night? Dlaczego nie wystąpił? No przecież był chory, albo jest chory, nie wiem, nie mi jest stwierdzić jego badania lekarskie. Było ryzyko, wycofał się z gali bodajże z Międzyzdroi, oświadczył, że kończy z boksem, że ma problemy z głową, że grozi mu inwalidztwo, więc nie chcieliśmy ryzyka, niepotrzebnych komplikacji, żeby facet stał się, powiedzmy, warzywem. Obaj wiemy, że on chciał wystąpić na tej gali. Nie wiem, może poszedł do lekarza, który go dotknął i ozdrowił. Dobrze, Tomku, czy to nie jest tak, że ty zablokowałeś jego występ na gali Polsat Boxing Night w listopadzie po słowach, które wypowiedział na twój temat tutaj w Asie wywiadu? Nie, ale dlaczego miałbym promować zawodnika, z którym nie jestem związany? Mam Piotrka Gudla, młodego chłopaka, który idzie ku dobremu. Zobaczymy, jak się w sobotę zaprezentuje z Rogowskim. Dlaczego mam reprezentować zawodnika, który de facto też źle wypowiada się na mój temat w mediach? Czyli te wypowiedzi miały... Nie, jeżeli bym miał zawodnika w tej samej kategorii wagowej, to by mi to, szczerze mówiąc, obojętne było. Ale mam zawodnika, więc każdy promotor dąży do tego, żeby przy tak wielkiej imprezie, jaki była Polsat Boxing Night, wystawić swojego zawodnika, mieć radość z wygranej, tak samo jak było przy Kaczorze. Mało tego, to był rewanż, więc ja dbam tylko i wyłącznie o zawodników swoich, z którymi mam kontrakty. Okej. To swoich pięściarzy może w najbliższym czasie stać się gwiazdą, bo zastanawiam się, czy poza Zimnochem masz w tej chwili taki materiał z dużym potencjałem. Ja myślę, że nie można zapomnieć o Krzysztofie Głowackim, że chodzi w strojach Knockout Promotion, gdzie jestem wspólnikiem, to weźmy pod uwagę jedną rzecz, że to ja Krzysztofa Głowackiego namówiłem do boksu zawodowego. To ja się nim opiekowałem jeszcze w boksie amatorskim, wykupiłem go z klubu amatorskiego Vouch. I to ja przekazałem trenerowi Łapinowi Krzysztofa Głowackiego, więc gdzie dzięki mnie też zdobył pas WBO, mówię tutaj bardziej o Międzyzdrojach, bo tam pierwszy raz zdobył pas WBO Intercontinental, więc ja bym teraz postawił ze względu na te wszystkie sytuacje związane z Głowackim i z Krzysztofem Zimnochem i Błażeckim, to że Krzysiek Głowacki jest takim moim jednym ze starszych zawodników, którzy mają na powiedzmy razem oczywiście z Andrzejem po części, z Piotrem Wernerem, ale no, ja się zacząłem z nim jako pierwszy opiekować. Jakie masz stosunki z Diablą Włodarczykiem, który jest twoim szwagrem? Wiadomo, z Krzyśkiem znamy się kupę lat. Jesteśmy nie tylko szwagrami, ale również przyjaciółmi od takiego okresu, jak powiedziałem, więc różnie to bywa. Wczoraj byliśmy na przykład na kolacji. Wspominaliśmy o starych, dobrych czasach. On się przygotowuje do Drozda, ja się przygotowuję do Legionowa. Działamy w tym samym środowisku. Nadal jesteśmy przyjaciółmi, tak jak w przysłowie. Raz na wozie, raz pod wozem. Prawdziwy przyjaciół się poznaje w biedzie i Włodarczyk może na mnie liczyć w najgorszej sytuacji, jaka może go spotkać w najlepszej. Czy na wczorajszej kolacji rozmawialiście też nie tylko o starych, ale i o tych najnowszych czasach? To nie jest żadna tajemnica, o tym wszyscy wiedzą, że Diablo w ubiegłym roku przywitał na świecie córeczkę, którą urodziła inna kobieta, a ma już synka z twoją siostrą. Czy to ma jakieś znaczenie, czy nie chcesz na ten temat się w ogóle wypowiadać? Bo... Przychodząc do tego programu bodajże trzeci raz, bardziej nastawiłem się, że będziemy rozmawiać o różnych... Tak? Drugi? Widzisz, jakoś może któryś odcinek obejrzałem
w tle. Nie, o tobie się dużo w tym programie mówi, ale jak ciebie nie ma. Możliwe. Muszę zacząć częściej oglądać nasz program. Nie, tak dochodzi do samego pytania. Wolę rozmawiać o sporcie niż o życiu prywatnym. Wiadomo, że życie prywatne to jest jego i mojej siostry prywatna sprawa. Jeżeli on coś chce powiedzieć na ten temat, to trzeba jego zapytać lub ją. Okej, dobra. Możemy nawet to wyciąć, nie ma żadnego problemu, bo nie chcę wchodzić w prywatne... Nie, dlaczego? Ja mówię szczerze i uczciwie, że prywatne historie. To są ich sprawy. A czy możesz potwierdzić, czy znowu odeślesz mnie do Krzyśka, że przegrał tę walkę właśnie przez te historie prywatne? Że gdzieś w głowie... Tak. Tak? Jeżeli tak, mogę powiedzieć, to duży czynnik był spowodowany tym, co się stało. W pewnym momencie się pogubił i no szkoda, bo to rozmawiamy na temat Pawła Głażyckiego, rozmawiamy na Pawła Kołodzieja, tych powiedzmy porażkę 2014, jednak Krzysztof Bodarczy przebił ich obydwóch na raz. Straciliśmy jedynego mistrza świata, który zdzierżył bodajże 5 lat tytuł. Paweł Kołodziej, tak jak powiedziałeś, przegrał. Jakie masz z nim stosunki? To prawda, że go nie lubisz? Nie, dlaczego? Ja nawet wczoraj, nie, tak, wczoraj z nim rozmawiałem. Ja nie mam nic do chłopaków, ci, którzy tak ciężko wybrali drogę jako boksowanie. Wiem, jak to mniej więcej polega. Gdzieś tam liznąłem kiedyś, może nie profesjonalizmu, ale amatorskiego. Czasami może zbyt mocno się wypowiem na temat jednego czy drugiego zawodnika, ale prywatnie ja do nich nic nie mam. Tak? Ja bardziej szczerością chcę tutaj nadrabiać, niż powiedzmy, że będę go klepał po plecach i jest wielki czem, a później wychodzi to, co wychodzi. Tak? Paweł też swoje dostał, mówię o Głażyckim, Kołodzie. Taka jest powiedzmy ta dyscyplina i takie porażki niestety są przewidziane. Okej, okay. Cieślak. Wiem, że lubisz to nazwisko. O Michale, tak? Michał. No. Też miałeś z nim problemy, prawda? Pod koniec ubiegłego roku. To młody ja zawodnik, wiem, ale mieliśmy tutaj problemy z Andrzejem Dimitrukiem, który namieszał najbardziej. Wyjaśniliśmy kwestię, powiedzieliśmy sobie to, co myślimy. Jutro jeszcze z Andrzejem porozmawiam już bardziej o konkretach, bo chciałem, żeby on się razem z Andrzejem, z Adamem Jabłońskim tutaj dogadali co do jego treningu, bo czeka go bardzo dobra i ciężka walka w Legionowie. Okej. Okay. Jak zareagowałeś w pierwszej chwili, kiedy w programie Puncher w telewizji Polsat, prowadzonym przez Mateusza Borka, Cieślak oświadczył, że zerwał z tobą kontakt? Wtedy jak się czułem, tak? Tak jakbym dostał w policzek, w twarz, nawet gorzej niż ten, co Cieślak podobno na waszym programie opowiadał, bo do Michała mam wielki sentyment nie tylko jako zawodnika, ale jako człowieka. Jest to fajny, skromny facet, który wie, czego chce i tak naprawdę został gdzieś tam w dziwny sposób zmanipulowany przez swoje środowisko, któremu nagadało głupot, jak z niego wielką karierę zrobił. No i facet się pogubił, ale mógł. Wyjaśniliśmy tą kwestię, poprosiłem go, żeby wreszcie wziął się za treningi, a nie za wywiady, których nie rozumie. No ostro. To jest kolejny pięściarz, który coś mówi w telewizji, a później próbuje się pogodzić z promotorem. Może to rozumiem? Ja myślę, że ja jestem stworzony dla Cieślaka Michała, a Michał Cieślak dla mnie, również dla naszych partnerów. Tutaj mówię o Andrzeju Dimitruku, czy o naszym powiedzmy takim wspólnym przyjacielu Jacku, więc tutaj mamy takie ścisłe grono ludzi, którzy nad nim będą pracować. Mamy jeszcze Andrzeja Wasilewskiego i Piotra Wernera, którzy zajmą się prawdopodobnie w niedalekiej czasie jego karierą za wielką wodą, bo mają tam naprawdę bardzo dobre znajomości. Sam widziałem, byłem teraz też na kongresie WBC, widziałem jakim szacunkiem jest obdarzony Leon Margulies przez samego prezydenta WBC, więc na pewno byśmy chcieli, żeby kolejnym zawodnikiem gdzieś tam powiedzmy za rok, dwa był Michał Cieślak. Dlaczego straciłeś na rzecz Dmitruka Maćka Sulenckiego? No to był właśnie jedyny mój taki błąd, który popełniłem, szczerze mówiąc. I nie mogę sobie wybaczyć, że właśnie oddałem jego udziały nieistniejącej firmie Portfel. No i tak, to jest jedyne, co źle popełniłem w mojej powiedzmy tej... A może dlatego, że może jeszcze byłem młody w tej całej układance promotorskiej, ale... Maciek świetną robotę zrobił z Grzeszkiem Proksem. Tak, tak. Byłem za nim, trzymałem za niego kciuki, jesteśmy w dobrych kontaktach. Trzymam kciuki, żeby podpisał kontrakt z Alem Halmonem i wyjechał za wielką wodę jako ten trzeci zawodnik. Okej, okay. Czyli zaczynasz już liczyć zyski, potencjalne przyszłe zyski z tego dealu, który macie teraz w Stanach Zjednoczonych, czy nie? Ja się trzymam dużo powiedzeń, nie idzie skóry na niedźwiedziu, więc ja bym wolał... Kolejna złota myśl w tym programie. Jakby nie było. Więc nie, ja myślę, żeby Artur, Andrzej i może właśnie Maciek
zrobili najpierw swoje, dobrze się zaprezentowali. Nie zapominajmy jeszcze jednej rzeczy, którą mi wspomniałeś, chyba internetu nie śledzi, że Maciec bierze udział w turnieju WBC. Więc to jest kolejny zawodnik, który gdzieś tam może się fajnie pokazać za wielką wodą. No i ci zawodnicy niech zrobią karierę, a później będziemy liczyć, będziemy wydawać i inwestować w nowych zawodników. To nie jest tak, że ja zarabiam powiedzmy złotówkę, biorę 99 groszy, a grosz oddaję na grupę. Wydaje się, że to mniej więcej wychodzi pół na pół, nie? Że ja jeszcze po prostu razem ze swoimi wspólnikami musimy inwestować w rozwój naszych dwóch grup i w rozwój polskiego boksu zawodowego, no bo boks amatorski, no można powiedzieć, że już jest chyba głębiej niż Titanic. Tak, nie istnieje. Może jest tak głęboko ukryty, a może ma tak wiele ukrytych głęboko talentów, że nikt nie może tego dostrzec. Ty zarabiasz tylko na boksie, jeśli mogę spytać? To jest twoja robota, czy coś robisz poza tym? Ja robię oczywiście poza tym. Próbuję jeszcze innych spraw. Właśnie dlatego też jeżdżam często do Hiszpanii i że tam właśnie nie ukrywam w interesach również, bo przez 3 tygodnie bym zwariował, jakbym siedział na plaży. Gorzej bym wyglądał niż teraz. Ale próbuję. Jeszcze tam wiek mam powiedzmy taki średni, więc próbuję różnych powiedzmy interesów, ale wiadomo, do tego jest potrzebny czas. Ale boks to jest, jak powiedziałem, twoje główne źródło utrzymania, dobrze rozumiem? Tak jak mówiłem w poprzednim programie z tobą, tak samo mówię teraz, tak, że żyję z tego, utrzymuję rodzinę. Jakbym powiedzmy z tego nie miał zysku, to bym tego nie robił. No, musiałbym być chodzącym idiotą, żeby powiedzmy 9 lat już, bo to już czas leci, robił to samo w kółko i mówił, że cały czas dokładam. Masz jakieś światło LED-owe na tym znakomitym zegarku? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie wyprodukowali, ale jak będzie, to od razu sobie... Co to za zegarek, jeśli mogę spytać? Jaka firma? Nie wiem, czy mogę reklamować. Tak? Możesz. Tak? Nie wiem, czy może ten Bradley. Okej. Okay. Wygląda super. Nie pytam, ile kosztował, bo to będzie jak PESEL. Będzie cyfra. Dobrze. Myślę, że mężczyźni, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, więc... A za akurat żaden z dżentelmenów się tutaj nie pojawił, to możemy sobie pogadać. Jakie masz plany? Plan jaki mam? Dzisiaj? Nie no, tak za 2 tygodnie, jak to puszczę. Za 2 tygodnie będę już mocnym, powiedzmy, amoku organizacyjnym co do gali w Legionowie oraz na Mazowszu, bo projekt jest bardzo fajny, tylko po prostu muszę się do tego przyłożyć i pochodzić za to. Mówię o tej drugiej gali jeszcze, bo one są bardzo blisko siebie. Nie mogę jej zostawić, że mogę nią się zająć dopiero po Legionowie, bo to jest taki, powiedzmy, nietypowy projekt, który mógłby zrobić fajne zamieszanie w środowisku naszym i nie tylko. Wyobrażasz sobie, a pewnie musisz taką myśl gdzieś dopuszczać do głowy, że mógłbyś z powrotem samodzielnie działać jako promotor? Czy nie? Mówimy o rozstaniu się z Andrzejem i z Piotrem? Tak. Powiem szczerze, no, ciężko byłoby dzisiaj mi odpowiedzieć na to pytanie, bo tak jak wspomniałem parę minut temu, my się docieramy, coraz można powiedzieć lepiej niż gorzej. Dwa możliwości, jakie ma Andrzej z Piotrem za wielką wodą, mnie to naprawdę interesuje i gdzieś tam mnie ciągnie znowu, kiedy wyjechać do Stanów Zjednoczonych i nawiązać kontakty też z wielkimi promotorami, bo to taki jest właśnie rozwój każdego promotora, również zawodnika. Więc na dzień dzisiejszy nie wydaje mi się, żebym taką opcję brał pod uwagę. A propos wielkiej wody, co tam u Mike'a Tysona? Jestem bliżej niż dalej. W środę jestem umówiony z moim mecenasem, który już wynajął kancelarię, już mamy te wszystkie zezwolenia. Płacę tam dodatkowe parę funtów za uruchomienie windykacji znanego kombinatora z Anglii. Czyli jeszcze ani złotówki nie zobaczyłeś od niego, jak dobrze rozumiem. Tak, ale cały czas rośnie. Ja żyć z czegoś mam, więc niech urośnie, a później... A wierzysz w to, że cokolwiek odzyskasz? Tak serio? Tak, wierzę, bo my sprawdziliśmy. Ten facet jest zamożny. Ten facet ma na siebie nieruchomości, ten facet ma na siebie samochody, emerytowany policjant, działa w fundacji. No, to nie jest jakiś tam, powiedzmy, łajza, która miała 5 minut i oszukała sobie głupiego Polaczka, tylko to jest facet, który wiedział, co robi. Mało tego, chciał się ze mną dogadać, chciał mi oddać to, co można powiedzieć zabrał, bo niestety innego słowa używać, oddać. Chciał mi 1/3 oddać tego, tak? Nie zgodziłem się, więc powiedziałem, że nie chcę albo wszystko, albo nic, plus procenty, bo jeszcze procenty obiecałem adwokatowi jako taką, powiedzmy, premię. No okej, okay. 1/3 to i tak dużo kasy, tak? Bo tam setki tysięcy. Nie wiem, ale ja dlaczego mam mu podarować? Konto pełne, to w ogóle po co takie pieniądze? Trzeba się nachapać.
Wy w boksie. Nie no, żartuję, ja trzymam kciuki. Ale tutaj widzę, że się chyba Darek Milaczewski trochę tutaj naprowadza, na chapać. Ci promotorzy, jak ten i tak dalej, więc... Ja strasznie szanuję Darka. Ja też, kurde, to jest dla mnie idol. Mhm. Bokserski idol. Kiedyś mój bardzo dobry kolega. A strasznie krytykuje wasze gale, mówi, że to jest paździerz. Ja wiem, no bo on żyje powiedzmy w świecie innym. On wiadomo, że wygrał duży proces. Bawi się, patrzy na to z innym okiem, w ogóle nigdy się nie przekładał do organizacji, nie wie, jak to jest ciężka robota. No nie, robota. No on pieniądze zarobił, wiesz, gdzie indziej, no to, że wygrał proces, to tylko jeszcze no, się wzbogacił, ale już był bogaty. Też po swojemu. Więc ja nie chcę się wypowiadać na Darka Michalczewskiego. Może nas krytykować, on ma takie pełne prawo. Najbardziej mnie denerwuje, jak krytykuje nas osoba, która nigdy w tym środowisku nie była, wie, jak jest trudna zorganizować imprezę. Znaczy, no nie będę pokazywał palcem, ale chętnie bym ci, za was ale chętnie bym ci pokazał, jak się organizuje imprezy. Parę razy mi cię przewiózł do miast na koniec świata, znaczy koniec świata, na koniec Polski i byś zobaczył, jak czasami można wracać z spuszczoną głową, nic nie wychodzi, a tu trzeba imprezę zorganizować, bo każdy zawodnik chce walczyć. Słuchaj, to ja pojadę do Legionowa. Do Legionowa? Zapraszam. Weź jak kamerę. Wrócę, nie, jak wrócę z Radomia, to pojadę do Legionowa. Z Radomia? A, do Radomia się, do Radomia się nie wybieram. No, nie bądź taki mądry. Tomasz Babiloński. Nie, ale jak mnie zaprosisz, to chętnie przyjdę na jakąś galę. Nie, no już jesteś zaproszony. Chciałem, nawet ci dam identyfikator, żebyś sobie mógł spojrzeć, jak to wygląda od zaplecza. Mhm. Tylko żebyś nic nie nagrywał. Ale VIP. Co? VIP. VIP? No dobrze, nie z będzie szampanem. VIP. Z szampanem? O, poczekaj. Nie, będzie szampan. Dobra, dobra, ten ruski pamiętam, jak się nazywa. Dziękuję ci za rozmowę. Tomasz Babiloński, mój państwa gościem. Dziękuję. Ja trzymam za was kciuki, naprawdę za waszą grupę. Bo to jest... Ja ci proponuję, żebyś się w politykę zaczął bawić. Naprawdę się nadajesz. Dlaczego? Bo kłamie? To ty to powiedziałeś. Pewnie, że kłamie. Na swój własny użytek, jak typowy polityk. Tomasz Babiloński, wy też kłamiecie. Tomasz Babiloński był moim państwa gościem. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.